Z ławki naprzeciwko szkoły życie obserwuję. W międzyczasie schodzi towar, którym tu handluję. Też chodziłem do tej budy, bo to był mój rejon i pozostał, bo frajerzy w drogę mi nie wejdą. Siedzę sobie na słoneczku i wspominam czasy, co nie były wcale fajne, wręcz odwrotnie raczej. Razem z dyrą tuż po dzwonku strach wchodził do klasy. Przed tablicą koło biurka było miejsce straceń. Jakby teraz przed nią stoję z wyciągniętą ręką. Ona bije już minutę, smarki z nosa ciekną. Nie wiem nawet za co, za to dyra to wiedziała. I nie tacy ją błagali, żeby już przestała. Słyszę dzwonek jak ratunek, idę z kolegami. Lalu z trzeciej klasy dzisiaj się pobawi z nami. Będzie piłką, zobacz jak odbija się od ściany. Trzeba gnoja mocniej kopać, bo tak nie pogramy. Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Sprawy załatwiano szybko, można rzec od ręki lub od nogi, w zależności mocny był czy cienki. Dla dziwaków było miejsce za łazienki drzwiami. Tam musieli się rozebrać i pobawić małym. Tunel śmierci był w podziemiach, tam zepsute światło. Gdy ofiara nie widziała, kopać było łatwo. Nikt się nie przyznawał, bo idiota, który doniósł, miał po szkole egzekucję na starej jabłoni. Gałęź zawsze się łamała, ale nasz skazaniec nie wygadał, choć ze strachu spodnie miał zaszczane. Choćby cię smażono w smole, nie mów co tam w szkole. Nauczyciel zawsze rację ma, bo wykształcony. A najbardziej wykształcona była pani z RUS-a, co specjalizację miała w wykręcaniu uszu. Autorytet WF-isty mieścił się w skakance. Pan z techniki bił piórnikiem, tak by wybić palce. Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Pani przemoc i pan wpierdol jak obyczaj każe. Dbały o porządek w zawodówce, szkole marzeń. Kota za to, że jest kotem, w obroty się brało. Kasa do nas, łeb do kibla, potem spłukiwało. Gdy przeciwnik charakterny, brało się na solo. Na podwórku oficyny, co była przed szkołą. No i właśnie na solówce jeden raz za dużo. Uderzyłem głową śmietnik tego, co mnie wkurzał. Teraz mam trzy dychy z piątką, tyle już nie siedzę. Tylko tutaj na ławeczce, odkąd słońce wzejdzie. Do spirali nienawiści korba w mojej ręce. Najpierw ona mną kręciła, teraz ja nią kręcę. Trochę jednak się zmieniło po 20 latach. Dzisiaj to uczniowie biją i to nie po łapach. Matematyk pał nie wstawia, głośno nic nie powie. Nie wie kto go w klasie skopał, torbę miał na głowie. Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Dziś gimnazjum tu zrobili, szkołę dla twardzieli. Mówię o nauczycielach, którzy nie uciekli. Dawniej trochę powalczyli, teraz się poddają. Nic nie słyszą, nic nie widzą, tylko przepuszczają. Cztery auta podrapane, jedno dyrektora, co policję z wilczurami na kontrolę wołał. Prewencyjnie znów musiałem podokarmiać pieski. Rozumieją w końcu, przecież mam na głodzie dzieci. W każdej klasie mam dealera i klientów stałych. Czasem kiedy długa przerwa, to opowiadają o koceniu, wymuszaniu, bójkach i kradzieżach. I nowina, gruby Arek, co tego nie przeżył. Fotkę pijanego bez ubrania na Facebooku zamieścili kumple z klasy, by mu zrobić kuku. Słonko grzeje, ja tu siedzę i rozmyślam sobie. Taki ze mnie humanista, co tu kurwa robię? Oto szkoła życia i przeżycia, oto sanktuarium mordobicia. Szkoła ćpania, chlania i kradzieży, teraz Polska dla młodzieży. Oto szkoła życia i przeżycia, oto
Oto sanktuarium mordobicia, szkoła trwania, chlania i kradzieży. Teraz Polska dla młodzieży.